Siema, z tej strony Żółty i tak jak zapowiadałem, gdy wbiję M-kę na typie 59G, no to Wam ją pokażę i co ciekawe wbiłem praktycznie pod rząd dwie odznaki biegłości, z tego co pamiętam, i co jeszcze bardziej ciekawe, to na tej samej mapie. Tak więc mamy tutaj mapę Cichy Brzeg, losowania widzicie tutaj dość fajne, bo na szóstkach, tak więc jak najbardziej typem 59 wersji złotej można się pobawić. Statystyki tego pojazdu, jakie tam, ile zapłaciłem za niego i tak dalej, macie podane w filmie odnośnie właśnie tego pojazdu, gdzieś tam link w opisie będziecie mieli. Generalnie zapłaciłem za niego no trochę dużą cenę, bo 51 tysięcy złota i czy jest warto? No, w sumie to ciężko powiedzieć, bo każdy inaczej cokolwiek uważa o tym pojeździe. No mi się fajnie nim gra, co mogę powiedzieć. Typek jest bardzo przyjemnym pojazdem, zwłaszcza na takie losowania, ale drugą bitewkę, którą Wam dzisiaj pokażę, będzie ona na losowaniach na 9 tiery, czyli na maksymalne, jakie może ten pojazd rzucić. Wtedy troszeczkę inaczej się gra, aczkolwiek dalej przyjemnie. Słuchajcie, oczywiście zostawcie lajka oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami na tym kanale. Ja wiem, że czekacie dalej na randomizera, na kontrowersyjny w ogóle na instalator randomizera, ale ze spokojem, wszystko w swoim czasie. Pierwszy strzał, blind shot w typka, tutaj mamy Progetto, który się dingnął pierwszy raz, drugi raz się dingnął i trzeci raz chyba nawet nie strzeli, albo uwaga, czy będzie strzał? Tak, odbił się. Ja na szczęście mu oddałem za 200 ponad, tutaj jest ten typek 58, który również został przeze mnie zblindowany. I jak zobaczyć możecie, 226 damage'a, już 1000 po spocie. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o tą bitwę, będzie jak najbardziej królować spot, aniżeli damage. Natomiast więcej damage'a będzie w drugiej bitewce. T20, który nic mi kompletnie nie może zrobić, jest co prawda medem, ale 7 tieru. I naprawdę nie jest łatwo przebić takiemu T20 typa 59 wersji złotej. Tutaj mamy Susto, który jest bardzo groźnym przeciwnikiem. No T20 od boku jak najbardziej może mnie przebić. Wychylił się, T20 bardzo ciekawy pojazd, aczkolwiek no typek na takich tierach to jednak wydaje mi się, że bardziej rządzi aniżeli T20 na tych 8 tierach, co jest chyba oczywiste. Mamy znowu po spocie, pierwszy strzał w niego, piękny, 229. Ja tutaj ogólnie nie patyczkuję się, wożę bardzo dużo sztuk amunicji złotej, ja jednak wolę grać na złocie tym pojazdem, są szybsze pociski rzeczywiście, no i to przebicie tam 230 parę, z tego co pamiętam, 241, no to jest różnica między 187 a właśnie 240, to jest naprawdę duża różnica. Mamy artylerię 256 w ruchu strzelone, stabilizacja naprawdę tego ciała jest bardzo dobra. W ogóle ten pojazd jest na tyle niby średni, ale uwierzcie mi, że na tyle przyjemny. No, o ile można powiedzieć, że T-54 jest strasznie uniwersalnym pojazdem i zresztą typ 59 zł tak samo, bo są to tak naprawdę te same pojazdy, tylko oczywiście we wocie T-54 to jest dziewiątka, ale o, tutaj mamy jak panterkę, ale co chciałem powiedzieć, że są to strasznie uniwersalne pojazdy, aczkolwiek T-54 okropnie mi się grało, gdzie jak typem 59 naprawdę przyjemnie mi się gra. I tutaj bardzo fajna akcja, ponieważ postanowiłem pierwszą zdjąć artylerię, żeby mnie tutaj nie blindowała, ale pojawia się właśnie jak panter i Su. Do jak panter widzicie kontuje się i ze spokojem wszystko wchodzi. Su tutaj się patrzy, naprawdę obawiałem się go, ponieważ no jednak jestem na 2 hity od niego. Jak panterka na szczęście skończona, załadowany pocisk hit, tutaj mamy gdzieś przestrzał na niego i jest, na szczęście udało się trafić suczkę, 1900 damage'a, 1500 po spocie, niestety ten hajek nie wszedł, a mógłby już go tutaj fajnie wykończyć. Mamy KW3, tak więc widać, że doświadczony czołgista, nie dość, że na stoku, no to w ogóle to niefartownie się w gąskę wstrzeliłem. Strzał w suczkę, czy wejdzie? Niestety znowu nie weszło, Project to go na szczęście kończy. KW3 się dinga, zobaczymy co tam jeszcze daleko się będzie działo, bo mamy KW3, jeszcze Super Hellcata, jeszcze naprawdę jest dużo strzałów do oddania w tej bitewce. Tiger P, który jest strasznym shitem, już nie mówiąc nawet na 8 tierach, który dostaje Manto, jak na razie 2249 uszkodzeń zadanych przeze mnie, jest KW3. I jest znowu strzał za 244. 2200 zablokowanych punktów obrażeń. Po spocie znowu troszeczkę wleciało, więc już mam prawie 1900 spota. I widzicie, no wrogowie są masakrowani po prostu. Gdzie pojadę naprzód, tam naprawdę dzieje się istna mordęga. Ponieważ typek na takich niskich tierach naprawdę da się nim dużo, ale to dużo ugrać. Tygrysa P już z tego co pamiętam chyba nie trafię. Tak więc przechodzimy do kolejnej i ostatniej już na dzisiaj bitewki.
Powiedziałem do ostatniej bitewki, a chodziło mi o to, żeby pokazać wam wyniki bitwy oczywiście. Mamy zaraz jeszcze drugą bitewkę, ale to w swoim czasie. Mamy Emkę, co prawda, no trochę słaba moim zdaniem ta Emka w porównaniu chociażby do tej drugiej bitewki. 2724 łączonego damage'a, ponieważ tam jeszcze na ślepo kilka razy strzelałem. 1227 expa podstawy. 2220 punktów po spocie, 35 tysięcy na plusie. Ja jestem zadowolony pomimo płacenia 70 tysięcy sreberek za pociski goldowe. Łącznie z całym wszystkim asortymentem expa prawie 3000. Bitewka szybka, bo 5 minut, ale naprawdę no widać, że na tych szóstych tierach rzeczywiście typ 59 jest kozakiem, rzeczywiście może jechać na pierwszą linię, nie bać się rzeczywiście tych czołgów szóstego czy siódmego, a nawet i ósmego tieru, ale teraz wam pokażę ciekawszą bitewkę, co prawda na tej samej mapie, ale z tierami dziewiątymi. No i tak jak już mówiłem, cichy brzeg ponownie, lecz tym razem z drugiej strony na dziewiątych tierach. No i jak to typowy met, postanowiłem sobie pojechać na lewą stronę. Jest dość dużo czołgów trudnych, nie powiem, bo jednak taki na przykład Leopard PTA, strasznie groźny przeciwnik. Progetto sam w sobie też jest naprawdę groźny i T-34-3, bo jednak potrafi pieprznąć za te 390 punktów obrażeń. Troszeczkę się bałem, ale na szczęście pojechałem na tą stronę tylko z uwagi na to, że nie było artylerii i byłem pewien, że nikt, żaden gównomiot z góry nie będzie mnie tutaj bił. Tak więc lecimy sobie na lewą stronę wraz z AMX-30, którego również będę musiał zacząć robić, oraz Progetto 46, chyba tam jeszcze 50, w ogóle co ciekawe to IS-6 oraz co tam jedzie, Defender jedzie na tą flankę zamiast na prawo, no ale cóż, tak już to wygląda w tej bitewce, nie będę tutaj narzekać, ponieważ wynik tej bitewki był naprawdę bardzo fajny, przynajmniej jak tak mi się wydaje, no mówiłem, żeby Emkę, że w momencie kiedy Emkę wbije, to wam ją pokażę, no i czemu by jej mam właśnie w tym momencie nie pokazać. Mamy E50, którą tutaj będę dość mocno rapić, tak samo zresztą jak chociażby tego Leosia, którego fartownie strasznie trafiłem. Rzecz jasna, na Goldzie, tak jak już wcześniej mówiłem, nie będę się patyczkować z wrogami, chcę ich zawsze przebijać. E50 jest dość groźnym wrogiem, pomimo że nie jest już tak dobry jak kiedyś, ale bądź co bądź, są to 8 tiery na 9, więc ma tutaj dość lekką przewagę, no ale 50 to jednak jego wieża, to jest po prostu istny karton. 386 na moje nieszczęście przebija, ale uwierzcie mi, że jednak typek 59, jeżeli wychyli tą swoją wieżę, a ma on chyba 7 stopni opuszczania armaty, naprawdę da się nim coś tam fajnie podbijać. Zresztą jak pokazałem wam w poprzedniej bitewce. Jakoś tutaj próbuję ugryć to E50M, no i rzeczywiście coś tutaj się udaje. Za 250 ponownie, no wieża E50 nie ma co się oszukiwać, jest po prostu papierowa. T-34-3 już byłem pewny, że we mnie będzie chciał strzelać, ponieważ no to jest dość duży ból, jeżeli gramy takim sobie właśnie typem 59 Gold. Tutaj niestety nie przebiłem T-34, ale co chciałem powiedzieć, ból odnośnie typa 59 jest taki, że każdy chce go zabić, a jeżeli gramy w złotej wersji, to już tym bardziej każdy chce go zaciukać, ponieważ świeci się jak psu jajca oczywiście. Emila w bok wieży ładnie przebijamy. Tutaj myślałem, że jest już mój koniec. Nie dość, że Emil jest załadowany, T-34-3 od boku, no to jeszcze ten E50M, przepraszam, zwykły E50, no to już myślałem, że to jest po zawodach. Na razie 2000 punktów damage'a. Ja jestem zadowolony, ale chcę oczywiście jeszcze więcej. Zauważcie, że gdyby była artyleria rzeczywiście naprzeciwko, no to coś czuję, że już bym dawno nie przeżył, ponieważ no, co ja mogę powiedzieć, artyleria to jest po prostu gównomiot. 2157 damage'a, szkoda, że nie 2137. Tutaj na szczęście E50 Shedinga, nie wiem jakim cudem, pomimo że byłem do niego ustawiony bokiem, na szczęście RNG było po mojej na szczęście stronie. Na razie 2 do 0, 2000 prawie 200 damage'a, 1000 to zablokowane. No i to właśnie E50 oraz Emil 1, one tutaj najbardziej zepsuły mi krew, przez co no troszeczkę tego HP straciłem, ale jak widzicie E50 już ginie, na szczęście się wycofuje. Emil 1 nawet na 9 tierach potrafi odbić wieżą, jeżeli umiejętnie potrafi się ustawić, a jak widzicie ten Emil na moje szczęście, na szczęście masło maślane, chyba jest jakimś pomidorkiem. No tutaj taki strzał na odwal się tak naprawdę, miałem gdzieś tam nadzieję, że może RNG mi tutaj polosuje, no ale jednak wieża Emila jest dość twarda, jak dobrze wiemy. 2400 damage'a. I jedziemy dalej, 5 do 1, widać, że to bitwa raczej wygrana, pomimo tego, co się dzieje na flance z prawej stronie. Bądź co bądź, został nam tam tylko mocarny IS-3-2 oraz AMX-M4.
na nich T10, Mauerbrecher i jakiś tam dwulufowiec i 112, która jest również krapem. Postanowiłem, że jednak pojadę na bazę, bo zostało 2-6-3. Gdzieś tutaj Protek przejeżdżał, STRV, S1, jest dużo jeszcze TD-ków, których naprawdę można gdzieś tutaj się spodziewać na bazie, zwłaszcza tego Protka, którego widziałem, że na pewno jest na tej linii D7. Tu gdzieś próba przymierzenia w Lajcika, gdzieś tutaj chyba próbowałem go trafić, nie pamiętam, czy ten strzał był trafiony, zobaczymy w wynikach bitwy. Jest i 2-6-3 strzeliła, więc byłem pewny, że mogę gdzieś tam trafić, ale no wolałem jednak w STRV S1 i jakoś na szczęście udało mi się go trafić w gąskę, przez co kolejne punkty spota szły do mnie oczywiście, tak samo jak po tym obiekcie 263. Mamy jego dolną płytę, strzelamy 237 damage'a, tak więc no, widzicie, jakoś to tam niby wychodzi, ale jak widzimy, bitewka robi się trochę bardziej interesująca, ponieważ mamy wynik 6-6. Postanowiłem jakoś objechać te deki, gdzieś tutaj je niby jakoś wyczaić, zobaczyć, co one tak dokładnie robią. Jednak S1-ki nie jestem jakkolwiek w stanie przebić, tylko niestety w garnek i to był dość duży problem. Pomimo tego, że STRV S1 może nie jest jakimś mocarnym pojazdem na rzeczywiście 9 tiery, to bądź co bądź, no dla mnie jest dość dużym rywalem, ponieważ nie mam takiego działa, przez co nie jestem w stanie go gdziekolwiek przebijać, tak jak na przykład IS 6. Postanowiłem się trochę wycofać, jednak no widzicie, tamta flanka troszeczkę ginie, poza tym ten 2-6-3 jeszcze, naprawdę to są dość groźne czołgi do pokonania. IS 6 postanowił tutaj stać, nie wiadomo czemu. Ja mówię, a czemu by tutaj nie wyspotować, może jakiś lajcik, może jakiś tedeczek, cokolwiek zobaczyć, żeby cokolwiek wiedzieć na temat tej bitwy, czy ktoś po prostu się ruszył, czy nie. Tak więc postanowiłem sobie pojechać do przodu, troszeczkę przyspieszę tą bitwę, żeby nikogo oczywiście nie zanudzać. Jedziemy naszym typkiem 5-9 z wersji złotej, oczywiście trzeba się flexować zawsze, kiedy się jeździ tym pojazdem, bo jest to oczywiście najwyższy status społeczny, nie to co na przykład WTA OV 100 wersji goldowej, którego jeszcze nikt nie ma. Ja oczywiście trochę chciałem tutaj zmemować. Niby tutaj M41 gdzieś jechał, gdzieś tutaj postanowiłem go zblindować. Zgaduję, że raczej ten strzał nie wszedł, pomimo tego, że gdzieś tam odpryski po tym pocisku nie występowały. Ja to zawsze tak patrzę, że jeżeli jakiś blind shot ode mnie leci, to jeżeli są jakieś odłamki pokazane, że gdzieś tam trafiłem w jakąś skałę, no to jestem pewien, że nie trafiłem danego pojazdu. Ale jeśli nie widać tych odprysków, no to jestem raczej przekonany, że strzał wyszedł oczywiście. Mamy 10-7, drużyna sobie poradziła, ja tutaj się szwendam, gdzieś tutaj po lewo, gdzieś tutaj po prawo, myślałem, czy nie pojechać, jednak pojechałem środkiem po tego T28 i te inne TD-ki. Mogłem wcześniej tak zagrać, rzeczywiście mogłem od razu z linii medowej pojechać tutaj na środek przez tory, aniżeli się tak szwendać po swoim kapie i tak dalej, no ale cóż, człowiek uczy się na własnych błędach, poza tym nie byłem pewny, gdzie dokładnie jest już ten T28, więc nie chciałem szczeznąć, ponieważ mam tylko 208 punktów HP. Ale jak zaraz się przekonamy, zobaczymy, gdzie jest i S1, i T28, i ogólnie już praktycznie wszyscy wrogowie. Ja wyjeżdżam, mówię, może jeszcze jeden, maksymalnie dwa strzały oddam, byłoby fajnie rzeczywiście, bo jednak chciałbym postarać się na 3 odznaki biegłości na tym pojeździe. Mamy S1, która pojechała na linię medową na szczęście. Bałem się tego 268 dalej, aczkolwiek jak widzicie, oni wszyscy są z tyłu. Jest tutaj STRV S1, na szczęście był ustawiony tak dziwnie pod kątem do mnie, przez co było łatwo bardzo mi go przebić. Jest 263, jeszcze fartownie zgąskowany. Na szczęście się na mnie nie patrzy, bo gdyby nie to, to oj, troszeczkę szybko bym zginął. Ale tak jak już widzicie, 3425 punktów damage'a, 668 punktów po spocie. Obiekt 263... Na mnie gdzieś tutaj próbował wyjechać, ja niby chciałem sfejkować, że pojadę tędy, ale no zapomniałem, że tutaj jest kap, więc on prędzej czy później się skapnie, że ja od kapa chcę pojechać, ale mamy strzał, na szczęście w ostatniej sekundzie się udało go dobić, mamy 3500 damage'a, T28 już nie zdążę zdobić, z tego co pamiętam, a może jednak? Nie, niestety nie dam rady, jeszcze tutaj próbował strzelić, na szczęście trafił w ziemię. I uwaga, jednak ja go wykończyłem. Tak więc zobaczmy wyniki końcowe bitwy.
No i mamy wyniki bitwy, tylko MK, żadnych medali nie ma, tak jak chociażby tutaj w poprzedniej bitwie Confederate czy Stalowa Ściana, ale cóż, moim zdaniem bitewka jest o wiele lepsza, ponieważ zrobiłem 3600 damage'a, 2 fragi na 9 tierach i 1378 expa podstawy, więc naprawdę, no, udawało się gdzieś tutaj uszknąć kilku przeciwników, 3000 kredytów na plus, 1170 zablokowane, no i po spocie jednak prawie 700 damage'a. 10 minut trwała bitewka, łącznie expa dostałem 3308, no i tak jak widzicie, da się, tak? Każdym pojazdem da się ugrać jakąś dobrą bitewkę, typem 59 w wersji złotej i mi się udało. 2 razy praktycznie pod rząd, z tego co pamiętam, albo naprawdę blisko było, jeżeli chodzi o rozstaw tych bitewek w mojej osobie. Nie wiem, jak mam to ująć, ale wiecie dokładnie, o co mi chodzi. Sam typek 59 naprawdę jest przyjemnym pojazdem, pomimo tego, że dostawał i nerfy, i buffy. Naprawdę jest fajnym pojazdem. Nie jest tak dobry oczywiście jak dzisiejsze czołgi premium pokroju Progetto chociażby na przykład, to w ogóle nie ma co kompletnie porównywać tych pojazdów, ale jest to taki przyjemny czołg, taka mała ciekawostka we wocie, która naprawdę, no, no fajnie się tą gra. Nie powiem, bo te 51 tysięcy sztuk złota ponad to drogo za ten pojazd, ale skoro było, to czemu by sobie takiego czołgu nie sprawić? No cóż, ja tam bardzo lubię typka i tyle w sumie z mojej strony. Słuchajcie, jeżeli film wam się podobał, zostawcie oczywiście lajka oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. I tak, ze spokojem, randomizer kontrowersyjny oraz jak zainstalować randomizer będą już niedługo na kanale. Wiem, że czekacie, ale pamiętajcie, że również mam prywatne życie i mam swoje również sprawy do załatwienia. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!